Michał Gorbaczow trafił do szpitala. Ostatni przywódca ZSRR w szpitalu. Jest poddawany dializie. Ostatni przywódca ZSRS Michał Gorbaczow trafił do szpitala. Podają w piątek media rosyjskie i sieci społecznościowe. 91-letni polityk, według tych doniesień, cierpi na cukrzycę i ma problemy z nerkami. Zdjęcie Gorbaczowa w szpitalnym łóżku i z podłączoną kroplówką jeszcze w czwartek opublikował na Facebooku rosyjski naukowiec Nikolaj Podosokorski. Na fotografii widać również ekonomistę Rusłana Greenberga, który miał następnie powiedzieć jednej z rosyjskich telewizji, że Gorbaczow ma cukrzycę oraz problemy z nerkami, a jego stan się pogarsza. Informacje te rozpowszechniły rosyjskie sieci społecznościowe i media. Przedstawiciel Fundacji Gorbaczowa Władimir Polakow, cytowany w piątek przez rosyjską agencję Rianowosti, zaprzeczył doniesieniom o znacznym pogorszeniu się stanu zdrowia byłego prezydenta ZSRR. Nigdy nie komentujemy stanu zdrowia Michała Siergiejewicza. W tym przypadku mogę jednak powiedzieć, że to, co pojawia się w tych kanałach na Telegramie, nie jest zgodne z prawdą powiedział Polakow.